dokumenty nie tylko w komputerze, ale także w innych urządzeniach elektronicznych, np. telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, kamerach, pendrive'ach itd., są zapisywane cyfrowo w postaci znormalizowanych plików. Wyróżniamy następujące rodzaje plików: tekstowe, graficzne, audio, wideo. Dla komputera każdy z plików to po prostu określona liczba zer i jedynek ułożonych we właściwym sobie porządku. Zapisane są one i przechowywane na dysku magnetycznym komputera. To powoduje, że możemy łatwo dany plik zapisać na jednym urządzeniu, a odczytać na innym. W tym poradniku będę się posługiwał przykładem zdjęcia, ale te same operacje odnoszą się także do innych rodzajów plików. Jeśli chcemy utworzyć na dysku komputera kopię zdjęcia z urządzenia źródłowego, np. aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego lub pendrive'a, to musimy te urządzenia podłączyć. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Ja posłużę się tutaj połączeniem za pomocą kabla przy użyciu gniazdek USB i mini USB. Po podłączeniu pamięci zewnętrznej, po krótkiej chwili na monitorze pojawia się okno dialogowe. Mamy tu do wyboru kilka akcji, które możemy wykonać. Najlepiej jest wybrać opcję Otwórz folder, aby zobaczyć pliki. Wykonanie tej akcji pozwala użytkownikowi kontrolować cały proces kopiowania i wklejania. Po otwarciu folderu możemy dostosować widok dla wygodnej kontroli zawartości. Jeśli widzimy nasze zdjęcia, to jesteśmy gotowi do akcji kopiuj-wklej. Jak to zrobić? Opowiem dokładnie w odcinku poradnika pod tytułem Kopiuj-wklej.